Dobry wieczór, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym spotkaniu z serii Filozof na kanapie. Dzisiaj w zasadzie nie filozof, tylko filozofka, pierwsza w naszej serii, tym bardziej witamy panią profesor Ewę Agnieszkę Lekką-Kowalik. Dzień dobry. Tak, pani profesor jest specjalistką w dziedzinie filozofii nauki, filozofii techniki, etyki badań naukowych, dlatego też, jak państwo już zapewne wiecie, przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy będą właśnie wartości w nauce i technice. Nie będziemy się do nauki ograniczać, tylko powiemy też o technice, może nawet więcej o tej technice, zobaczymy. Pani profesor pełniła wiele ważnych funkcji, z najważniejszych to chyba bycie prorektorem, prawda, do spraw promocji i współpracy z zagranicą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie jest redaktorem naczelnym, redaktor naczelną, przepraszam, kwartalnika Ethos. Jest też dyrektorem Instytutu Jana Pawła II i Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II. Także witamy bardzo, pani profesor, dzień dobry, witaj Agnieszko. No i tak jak to mamy w zwyczaju, te nasze spotkania staramy się dzielić na dwie części. W pierwszej rozmawiamy trochę o roli filozofii w kulturze w ogóle i w odniesieniu do innych dyscyplin, a później ten temat każdego spotkania omawiamy dużo szczegółowo. Więc zacznijmy od tej pierwszej części właśnie o roli filozofii w ogóle w kulturze. Więc ponieważ nasz temat to jest, są wartości w nauce i technice, to chciałbym się właśnie zapytać o relacje filozofii do nauki, a przede wszystkim do tej techniki. Jak to widzisz? Zacznijmy jednak od ogólniejszego pytania o roli filozofa. Okej. I filozofki w kulturze. To część myśli i Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, i filozofii analitycznej, że człowiek filozofuje. Czy mu się to podoba, czy nie, czy wie o tym, czy nie filozofuje. A filozofuje dlatego, że stawia pewne pytania, pytania o sens. I teraz spójrzmy na naukę. Oczywiste jest, że uprawiamy naukę, oczywiste jest, że nauka odnosi sukcesy, że wiemy coraz więcej. I to o naprawdę odległych rejonach wszechświata albo naprawdę elementarnych cegiełkach świata. Teraz zadajemy pytanie, po co uprawiamy naukę? Jakbyśmy na to pytanie nie odpowiedzieli? Czy wzniośle będziemy mówić o odkrywaniu prawdy dla niej samej? Czy będziemy mówić przyziemnie o uczynieniu naszego życia łatwiejszym? Odpowiedź jest filozoficzna. To dlatego nie można się pozbyć z filozofii, kiedy mówimy o nauce. Ale to nie wszystko. Spójrzmy na to, co nazywane jest metafizycznymi założeniami nauki. Okazuje się, że naukowiec, kiedy projektuje eksperyment, musi przyjąć, że istnieją pewne cegiełki we wszechświecie. Albo może myśleć o rzeczywistości jako deterministycznej albo indeterministycznej, jako ciągłej albo jako skwantowanej. I te rozmaite założenia wyznaczają jego praktykę naukową. To dlatego może się zdarzyć, że naukowcy zaproponują dwie różne teorie wyjaśniające to samo zjawisko i różnica może tkwić właśnie w tym, jakie założenia co do rzeczywistości przyjmują. Czyli że w tym sensie filozofia wyprzedzałaby naukę, tak? Że
różni naukowcy mogą podchodzić do tej samej problematyki, tego samego zagadnienia z tym różnym bagażem filozoficznym, z tymi różnymi założeniami. Oczywiście. I w związku z tym być może zaproponują różne teorie, rozwiązania. To jest, użyłeś terminu, że filozofia wyprzedza. Oczywiście nie należy tego traktować w żadnym czasowym sensie. Co najwyżej w sensie poznawczym, że tkwi u podstaw. Ale także samo uprawianie nauki jest źródłem filozoficznych problemów. W związku z tym filozofia zarówno wyprzedza, jak i wypływa, jeśli tak można powiedzieć, z uprawiania nauki. To dlatego żal, że w niektórych uniwersytetach, szkołach wyższych ogranicza się albo wręcz likwiduje filozofię jako przedmiot, bo nie daje tego smaczku prowadzenia refleksji nad tym, co ja naprawdę robię. Ale to trzeba też powiedzieć, że różnie bywa wśród fizyków, ale są wśród fizyków również współcześnie, a byli wcześniej, wiemy o tym dobrze, tacy, którzy odnoszą się do filozofii wrogo po prostu właśnie, oceniają tą działalność filozoficzną, zwłaszcza fizycy, chociaż pewnie przedstawiciele innych dyscyplin ścisłych również. Więc jakby nie dostrzegają tych elementów filozoficznych w swojej pracy naukowej. Ale są też i tacy fizycy, którzy zaczynają od fizyki, a zwłaszcza ci, którzy także studiują historię fizyki, oni zaczynają dostrzegać. Tu świetnym przykładem jest właśnie Gerald Holton. Fizyk sam z siebie, że tak powiem, który jednak zauważył owe filozoficzne elementy, które on nazwał simata. Niektórzy chcą tłumaczyć to jako tematy, ale ponieważ są tematy literackie, tematy muzyczne, stąd lepiej być może zostawić greckie słowo. Kun, przecież to fizyk, a to on sformułował ową teorię paradygmatów w nauce dzięki i to dlatego on twierdzi, że jak Arystotelik patrzy na huśtawkę, to widzi przedmiot, który chciałby podążyć do swojego naturalnego miejsca, ale mu przeszkadzamy, bo popychamy. A fizyk taki galilejski, że tak powiem, co on zobaczy? On zobaczy wahadło, które jak raz popchnięte, to by tak się wahało i wahało, tylko powietrze mu przeszkadza, więc traci. I zdaniem Kuna tak właśnie jest. Nie chcę oceniać koncepcji Kuna, chcę tylko pokazać, że fizycy, kiedy zaczynają wchodzić głębiej w to, co oni naprawdę robią, zaczynają stawiać filozoficzne pytania. Co więcej, rozwój nauki prowadzi do pewnych filozoficznych pytań. Chyba nie ma bardziej oczywistego filozoficznego tematu niż temat mądrości. Wszak filozofia to umiłowanie mądrości. Proszę spojrzeć. Sternberg to psycholog, ale to on formułuje teorię mądrości. I ta teoria jako żywo wykracza poza banalne, że tak powiem, wnioski z zebranych danych. Więc nie jest tak, że naukowcy są wrodzy. Natomiast Na pewno nie wszyscy. Muszę złożyć samokrytykę. Właściwie nie samokrytyka, tylko samokrytyka jako filozofka. Bywa, że sami filozofowie zapominają o tym, że niejako filozofują w imieniu ludzi. To nie jest moja teza, to teza McIntyre'a.
I McIntyre podkreśla, że jeżeli nie umiemy tego przekazać, jeżeli idziemy, traktujemy filozofię jako zabawę dam i dżentelmenów, to jakby zapominamy o powołaniu filozofii. I rzeczywiście czasem jak się czyta filozofów, znów zacytuję Susan Hack. Ona mówi, coś jest nie tak z filozofią, która albo idzie w takie ogólniki, że jeśli się je wyciśnie, to albo to jest truizm, z którym nikt nie dyskutuje, albo zdanie fałszywe, i w dodatku wszyscy wiedzą, albo ubiera się twierdzenia filozoficzne w takie technikalia, że to zniechęca odbiorców. Więc to nie jest tylko tak, że naukowcy są wrodzy albo ludzie nie są zainteresowani. Część winy za tą marną kondycję filozofii musimy i sobie troszkę przypisać. Chcę przypomnieć, że filozofia jest doceniana na skalę globalną. UNESCO ma Dzień Filozofii. Pada twierdzenie, że filozofia jest szkołą wolności, bo to właśnie filozofia uczy zdyscyplinowanego myślenia, stawiania głębokich pytań, takich, żeby się nie zadowolić banalnymi odpowiedziami, że uczy rozpatrywania alternatyw, uczy wprowadzania odróżnień, no i na samym końcu uczy, że jakąkolwiek odpowiedź dajemy, ona musi być uargumentowana. Nie tylko, że powiedzmy, ktoś jest zadowolony z odpowiedzi. To niezadowolenie jest tu kryterium, tylko siła argumentów. Jeszcze jedną rzecz podrzucę. Proszę sięgnąć do dokumentu pod tytułem The Heart of the Matter. Sedno sprawy. To jest dokument Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk. To jest dokument, który pokazuje rolę filozofii w kształtowaniu nie tylko obywatela, ale nawet w kształtowaniu profesjonalisty. Mówi, nie będzie dobrych nauczycieli, menadżerów, a nawet generałów, jeśli zapomnimy o wykształceniu humanistycznym, filozoficznym i no, literackim. Więc to, co kiedyś się prawda, nazywało to wykształcenie liberal arts, to jakby wraca. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy się interesują powiedzmy wojskowością, na pewno znają nazwę West Point. Tam się studiuje filozofia. Też, oczywiście. Nie tylko, ale też się studiuje. Więc waga, ta waga filozofii, ona się ujawnia, kiedy człowiek zacznie zadawać pytania. Co więcej, jeszcze jedną rzecz. Bo Kamiński powiedział, każdy człowiek filozofuje. Proszę zauważyć, kiedy czasem mówimy tak coś, zajęci jesteśmy, przepracowani, wszystko i nagle mówimy tak, i po co mi to wszystko? Dramatycznie. Przecież to jest pytanie filozoficzne. Więc jak się dobrze człowiek przyjrzy, tu nawiązuje, jesteśmy bądź co bądź w redakcji Filozofuj, to wezwanie jest jak najbardziej nie tylko sensowne i rzeczowe, ale jak najbardziej ważne dla życia społecznego.
Bo co znaczy nie filozofuj? To znaczy nie zadawaj głębokich pytań. Znaczy, no czasami tak znaczy, ale znaczy też czasami po prostu nie dziel włosa na czworo. Ale to, czy trzeba podzielić włos na czworo, czy nie, zależy od problemu. To prawda. Czasem wprowadzenie jakiejś dystynkcji jest absolutnie konieczne, żeby zrozumieć, o co chodzi w danym problemie. To prawda, no oczywiście. Na chwilę mogę to pokazać na przykładzie techniki o wodzielenie włosu na czworo. Dokładnie, no jest ta technika w takim razie, więc gdzie tu jeszcze jest technika? Jaka jest zależność między techniką a filozofią? Technika, jak wszystko zresztą inne, może być na pewno przedmiotem filozoficznej refleksji, ale czy może też być źródłem filozoficznych problemów albo jakoś wpływać na kształt filozoficznej refleksji? Tak jak i nauka. Gdzieś u spodu i gdzieś jako źródło. Więc tutaj nie ma specjalnej różnicy między nauką i techniką, ale... No i tu musimy już zacząć filozofować, okay. Bo jeżeli pytasz o relacje między techniką a filozofią, no to zaczynam dzielić włos na czworo. Bo właściwie jak ja mówię technika, to co ja mam na myśli? Dokładnie. A proszę zauważyć, że jeżeli ja mówię o technice, to mogę na przykład mówić o pewnych formach, w którym się coś dzieje, na przykład instytucjach. Jeśli my mówimy, technika powinna zostać dofinansowana, to o czym my naprawdę mówimy? Że powinny zostać dofinansowane pewne instytucje, nawet jak jednoosobowe, to ciągle jest traktowana jako pewna instytucja, powiedzmy grant badawczy. Więc mamy technikę rozumianą jako instytucje techniczne. Ale mamy technikę jako pewne działanie, prawda? Mhm. No właśnie, i jeśli mówimy o działaniu, to już jest coś innego od strony istnienia niż instytucje. I to działanie w dodatku jest też dwojakiego rodzaju, bo mamy, i to jest to współczesne ujęcie, że tak naprawdę mamy do czynienia z technonauką, albo z nauką stosowaną. Ale mamy też możliwość działania, które jest nabudowane na doświadczeniu. Prawda? Mhm. Jest oczywiście gotowanie molekularne, ale nie sądzę, żeby większość z nas, gotując krupnik, odwoływała się do nauki. A przy gotowaniu molekularnym już tak. Więc mamy działanie, które jest, tak powiem, działaniem opartym o doświadczenie i działanie oparte o naukę, czyli takie, które mówi jeszcze, jak robić, jeszcze dlaczego. Ale jest technika rozumiana jako wytwór. Więc jako wytwór, czyli na przykład wiedza. Tak? No jest wiedza techniczna. Jest wiedza techniczna, rozumiana jako zbiór reguł wykonywania pewnych czynności albo budowania pewnych rzeczy. Przy czym ta wiedza w dodatku też jest gdzie indziej. Znaczy, naprzeciwko mnie stoją półki z książkami. Ta wiedza tam w tych książkach jest, ale jest i wiedza w naszych umysłach. Ale oprócz wiedzy mamy też wytwór działania jako pewna umiejętność. Prawda? Mhm. To jest coś podmiotowego. No i mamy artefakty. Właśnie. Proszę bardzo, tu stoją artefakty. I jeszcze możemy mówić o technice jako o dziedzinie kultury. Więc kiedy ktoś mnie zapyta, jaka jest relacja między techniką a filozofią, to ja zapytam, czyli między czym? A czym? Właśnie. Jak Państwo widzicie, dzielenie włosa na czworo ma swoje zalety, bo to, co mówimy o artefaktach, nie zawsze da się powiedzieć o czynnościach czy o
czy o umiejętnościach. Okej, dobrze. No to myślę, że w szczegółach zaraz dojdziemy jeszcze do tych zależności, jak będziemy mówili o wartościach przy tych różnych znaczeniach terminu technika. Ale i w odniesieniu do techniki, i w odniesieniu do nauki myślę, że wartości mogą pełnić dwie funkcje, czy tam dwojakiego rodzaju. Mogą pełnić funkcje negatywne i pozytywne, tak to sobie nazwijmy roboczo. Przez negatywne rozumiem jakieś ograniczenia stawiane na przykład właśnie pracy naukowej albo jakimś projektom technicznym przez jakieś tam wartości, czyli no uznajemy, że na przykład wątpliwie etyczne eksperymenty nie powinny być wykonywane albo nie powinniśmy rozwijać technologii, które są właśnie tam wątpliwie etycznie z uwagi na przyjęte jakieś wartości, więc to byłby ten negatywny wpływ wartości na naukę i technikę. No a z drugiej strony może być właśnie pozytywny, że pewne wartości są jakby impulsem albo do podjęcia pewnych badań, no, albo do rozwoju pewnych technologii. Czy zgodziłabyś się na taki podział, to po pierwsze, i jeżeli tak, no to który z wpływów jest ważniejszy, czy jakie są relacje między nimi? Zastanawiam się, na ile można tak przypisywać. Bo jeżeli ja mówię wątpliwie etycznie eksperymenty nie powinny być. Dlaczego? I w uzasadnieniu owej, nazwijmy to, negatywnego wpływu pojawia się pozytywny. To znaczy nie wolno, bo osoba powinna być chroniona, albo nie wolno w imię, powiedzmy, nauki narażać osoby na pewne rzeczy. Więc to tam jest sprzężenie. W związku z tym podobnie w pozytywnych wartościach, na przykład mówimy, powinniśmy znaleźć lekarstwo na raka, tak? Na COVID. Powinniśmy znaleźć lekarstwo na COVID. Dlaczego? Bo człowiek nie powinien chorować. Bo choroba jest czymś dla człowieka no, niedobrym, mówiąc w skrócie. Więc sądzę, że kiedy pytamy o ten wpływ, to w dyskusji społecznej któraś z tych wartości, tak powiem, wybija się na plan pierwszy. Ale kiedy próbujemy zrozumieć, jak ona działa, to się pojawi owo sprzężenie zwrotne. Jest zakaz, co nazwałeś negatywnym, ponieważ jest pewna pozytywna wartość, która zasługuje na ochronę i jest pozytywny wpływ, ponieważ coś złego nie powinno się zdarzyć. Więc sądzę, że to jest raczej rozłożenie akcentów w dyskusji, niż faktycznie oddzielenie dwóch ról, jeśli tak można powiedzieć. Więc taka byłaby moja odpowiedź na to pytanie o negatywne i pozytywne wartości w nauce i technice. Ale to tak ogólnie. Natomiast teraz przeszlibyśmy może do wartości moralnych czy etycznych, no bo wartości mogą być oczywiście różne i mam nadzieję, że starczy nam czasu, żeby też powiedzieć o wartościach epistemicznych czy estetycznych nawet, ale zacznijmy od tych etycznych, bo one chyba i tak najbardziej rozpalają debatę. Więc mówi się niekiedy, że w odniesieniu do narzędzi, a technika, przynajmniej niektóre te artefakty techniczne można jako narzędzia traktować, że same narzędzia są moralnie, etycznie neutralne. No, młotek nie jest ani dobry, ani zły. To dopiero czyny wykonywane przy pomocy tych narzędzi mogą być oceniane jako moralnie dobre lub złe. Młotkiem mogę zrobić coś dobrego, komuś pomóc zbudować dom, albo mogę komuś zrobić coś złego. Już nie będę tego opisywał, każdy z nas wie. No i teraz, czy moglibyśmy to uogólnić i powiedzieć, że w ogóle technika i nauka, twory techniki i nauki, teorie naukowe i przynajmniej powiedzmy w tej sferze artefaktów i tej wiedzy technicznej,
czy one są neutralne moralnie, czy nie? Czy już one same mogą mieć jakąś wartość moralną? Czy być przedmiotem oceny moralnej? Tu jest bardzo... Odpowiedź jest dość skomplikowana. Tak, postaram myślę. Się to wyłożyć prosto. To, o czym powiedziałeś, to jest coś, co moglibyśmy nazwać opinio communis. Tak wszyscy powtarzali, do niedawna powtarzali. Coraz wyraźniej widać, że nie jest to aż takie proste, jakby się wydawało. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy ja uprawiam naukę, w pewnych miejscach pojawiają się sądy wartościujące. Oto przykłady, bo to na tym jest najłatwiej wytłumaczyć. Nie jest to mój przykład, ale już mniejsza o autorstwo Heather Douglas. Oto badamy swego czasu. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne ustaliło, że istnieje coś, taka choroba, którą nazywamy kliniczną depresją. Jakie są symptomy? Okazuje się, albo śpię cały czas, albo nie mogę spać, albo jem cały czas, albo mam rodzaj jadłowstrętu, albo chcę cały czas być z ludźmi, jestem duszą towarzystwa, albo właściwie wygląda, jakbym ludzi nienawidziła. Co sprawia, że te rozbieżne symptomy są traktowane jako symptomy choroby, jednej choroby, nie dwóch różnych, mimo że one są jakby na pierwszy rzut oka sprzeczne. Czy niespójne, żeby sprzeczność bardziej brzmi jak logiczna wartość. Więc niespójne. Odpowiedź, która jest udzielana i to widać, kiedy się czyta teksty tych właśnie psychologów, jest taka, że za tym tkwi pewna koncepcja dobrego życia. Jak człowiek powinien żyć, żeby się realizować, mówiąc w skrócie, żeby wydobywać z siebie to, co jest najlepsze. I w związku z tym w samym artykule o klinicznej depresji nie znajdziemy w dyskusji wokół tego, na czym polega dobre życie. Ale kiedy zapytamy, dlaczego tak ustalono, to ta koncepcja się pojawi w argumentacji. I wtedy, żeby użyć znanej terminologii z metodologii nauk, to są hipotezy pomocnicze. W momencie, kiedy ja konstruuję, powiedzmy, moją teorię. Drugi przykład. Przy czym jeszcze tylko chciałem dopytać do tego. To dobre życie rozumiemy akurat w sensie to dobro, w sensie niemoralnym, tylko w sensie takim dobre, w sensie, normalne, wygodne, tak? Czy to, wygodne to jest złe słowo. Ale, okazuje się, że co byśmy nie... Ale to jednak nie jest dobre w sensie moralnym. Czy jest? Myślę, że jest. Ponieważ gdzieś u spodu rozumienia dobrego życia jest również i przekonanie, że ten człowiek jest dobry. Proszę, przykład. Znowu, chętnie podyskutuję. Ale wyobraźmy sobie, oto jestem multimilionerką. Osiągnęłam sukces zawodowy. Boją się mnie wszyscy, łącznie z politykami. Po drodze zniszczyłam innych ludzi, powiedzmy firmy inne, które tam były. Poniewierałam pracownikami.
czy ja miałam dobre życie? W momencie, kiedy na przykład otacza mnie nienawiść i strach. Zgoda, ale może być dobre w tym sensie, że nie cierpię na depresję kliniczną. Właśnie nie mam tych objawów. To nie jest tak, że właśnie raz śpię, a później znowu nie śpię przez miesiąc, jem albo nie jem w ogóle i tak dalej. Oczywiście, to jest racja, z tym, że jeżeli pytamy, co to znaczy dobre życie, uważam, że ten aspekt moralny się pojawi. Od pewnego momentu on się pojawi. Bo jeżeli mówimy dobrze, ten człowiek, nie wiem, nienawidzi ludzi, w związku z tym poniewiera otoczeniem. No właśnie, no tak, powinien tego robić. Nie, no oczywiście, jak najbardziej. Tylko chodzi mi o to, że żeby chodzi tylko o zrozumienie, czy ja dobrze rozumiem, że w tej przy definicji klinicznej depresji dlatego te różne objawy czy symptomy traktujemy jako chorobowe, bo przez te objawy, czy te objawy świadczą o tym, że człowiek nie prowadzi dobrego życia, ale dobrego, no właśnie w tym sensie, no trudno znaleźć dobre słowo, ale nie dobrego moralnie, nie w tym sensie, że on coś złego moralnie przecież robi, tylko że no nie może normalnie funkcjonować. Zgoda, ale to wobec tego zadajmy pytanie, czy tam to normalne funkcjonowanie nie włącza przypadkiem to, że ja nie jestem człowiekiem podłym. I znowu, to pytaliśmy już o to, o tę rolę filozofii. Okazuje się, że kiedy zaczynamy dyskutować nad argumentami za pewną tezą, to jako hipotezy pomocnicze pojawiają się twierdzenia, filozoficzne, wartościujące, bo pojęcie dobrego życia, ono jakoś... Nawet gdyby to było niemoralne, to wciąż jest wartościujące. Oczywiście, jest wartościujące, ale wydaje mi się, że gdzieś się ten problem moralności on pojawia. Ale jeszcze jakiś jeden... Tak, zróbmy jeszcze jeden przykład, ten problem moralny wylezie jeszcze bardziej. Proszę Państwa, sięgam do przykładu z 1956 roku. Sięgam do samej idei przykładu Richarda Radnera, nie do samego przykładu. Oto jestem naukowcem. Jakiś naukowiec bada występowanie jakiejś rośliny. Bada. No i formułuje hipotezę, że ta roślina występuje jedynie w Alpach. No, jakiś biolog. Oto naukowczyni bada pewną substancję. Czy ona jest, czy nie jest, no powiedzmy szkodliwa w jakimś radykalnym stopniu dla człowieka. Wszystkiego nie przebadamy. Znaczy nie przepadamy wszystkich przypadków, operujemy pewną próbką. Teraz zadajmy sobie pytanie. Otóż w pewnym momencie jako przedstawiciel czy przedstawicielka nauki muszę powiedzieć, mam wystarczającą liczbę danych, żeby uprawomocnić tę hipotezę. Od czego zależy moja decyzja? Znaczy decyzja, czy to już jest wystarczająca próbka? Tak. Czy mam wystarczającą liczbę danych, żeby ogłosić wynik? Od czego zależy? Okazuje się, że jeżeli dobrze pomyślimy, od czego to zależy, to okazuje się, że zależy między innymi od spodziewanych konsekwencji popełnienia błędu poznawczego. I to w sensie czysto moralnym. Dlatego ktoś, kto powiedzmy bada tam występowanie jakiejś rośliny, jakby swobodniej może powiedzieć, że mam wystarczającą
liczbę danych. Bo jak się pomyli, to dużo się nie stanie. Ktoś mu przyniesie, a ja to znalazłam w Tatrach. No i wtedy możemy rozpoczynać od nowa. A co będzie, jeśli się pomyli ktoś, kto bada śmiercionośność pewnej substancji? Były takie analizy, one dotyczyły dioksyn. Dokładniej dotyczyły raku twórczości. Tutaj było pytanie o wystarczającą liczbę danych. A interpretację danych, bardzo dobry przykład. Kiedy robiono badania nad rakotwórczością dioksyn, no i były na myszach, jeśli dobrze pamiętam, może szczurach. Tego nie pamiętam, ale mogę sprawdzić, gdyby ktoś, kogoś to interesowało. I teraz tak, były oczywiste przypadki raka, no, tak powiem, te myszy czy szczury tkwiły w tych dioksynach, były wystawione na działanie dioksyn. Tak, były oczywiste przypadki raka, były przypadki, kiedy w oczywisty sposób nie było raka, no i takie pośrednie. Okazało się, że kiedy liczono, jakie jest prawdopodobieństwo, że jednak są rakotwórcze, te niepewne doliczono do rakotwórczych. Dlaczego? Bo jeśli potem zaczniemy używać tych dioksyn, bazując na twierdzeniu nauki, no to jeśli dioksyny nie są rakotwórcze, a ja twierdziłam, że są rakotwórcze, no to co najwyżej no, ekonomiczne będą problemy, bo na przykład każą wymienić, tak jak swego czasu kazano wymienić azbest we wszystkich miejscach. A jak stwierdzę, że nie są rakotwórcze, a one są? Bo oczywiście można powiedzieć, no tu trzeba powtarzać badania, ale jest granica i finansowa, i granica zasobów ludzkich. Więc coś musimy z tym zrobić. Więc to, co chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy my rozpatrujemy argumenty na rzecz akceptacji pewnej tezy, to tam się pojawiają sądy wartościujące i one przy rozpatrywaniu argumentów okazuje się, że te wartości często bardzo mają charakter moralny. Czyli może nawet nie sama teza naukowa, ale już metodologia stojąca za kwestią rozstrzygnięcia jakiejś. Ja muszę przyjąć tę tezę, prawda? Z pewnym. Musimy, bo rozumiem, że to, co powiedziałeś, to możemy wytłumaczyć językiem bardziej technicznym, jako różnicę między tymi błędami i tak zwanymi błędami typu pierwszego i typu drugiego, że albo unikamy fałszywego stwierdzenia pewnej tezy, oczywiście, albo unikamy raczej tego, żeby przypadkiem nie odrzucić prawdziwej tezy, nie chcąc. Tak jest. I tam w tym problemie indukcji, w tym mamy do czynienia z sądami wartościującymi. Że w którymś momencie decydujemy, jak bardzo czujny musi być ten test. No, jeżeli, albo którego błędu bardziej musimy unikać. No to ja jeszcze rzecz skomplikuję. Dzielę włos na czworo, a może już nawet na sześć. Przywołam przykład żywo dyskutowany właściwie gdzieś w latach 90. Mianowicie zostały podjęte badania nad relacją między rasą i inteligencją. Jest słynna książka pod tytułem Krzywa dzwonowa. Tam marnie jako Słowianie wypadliśmy. Najwyższe wyniki, znaczy najwyższy stopień inteligencji, to gdzieś tam Japończycy, Chińczycy, to dane są dostępne. Co w tym momencie jakby zakwestionowano? Zakwestionowano, że cały ten pomysł badania, bo dane zostały, ale cały ten pomysł badania i założenia, na których zostały oparte, one
ten wynik prowadzi do zakwestionowania elementarnej równości między ludźmi, nie osobniczej, bo osobnicze to się na to się wszyscy zgadzamy, tylko takich, że gdzieś od razu dyskusja wokół tego, bo twierdzenie wszyscy ludzie są równi, a nie, że jestem biologicznie zdeterminowana do bycia gorszą, mówiąc w skrócie. Jako przedstawiciel rasy, nie ja indywidualnie. I powiedziano, to kwestionuje pewne nasze bazowe moralne przekonanie. Ale nie tylko. Mówi tak, jeżeli weźmiemy na serio, że tak rzeczywiście jest, to pewne nasze programy społeczne okazują się nieracjonalne. Bo uważaliśmy, że to struktura społeczna spowodowała, że na przykład przedstawiciele pewnych grup społecznych no, są gorzej wykształceni, gorsze zawody mają albo w ogóle są bezrobotni, że to była sprawa niesprawiedliwości. I że w związku z tym dobrze jest jakieś no, kompensacyjne środki szukać. No jeśli to jest sprawa biologii, to przecież z biologią nie powalczę. Identyczna dyskusja odbyła się wokół tezy, że no, kobiety, dziewczynki, bo to badano w szkole, że one są, że tak powiem, z natury swej gorsze z matematyki. Dokładnie ta sama rzecz. Więc istnieją, nazwijmy to, konsekwencje przyjęcia pewnych tez. Jest takie pojęcie niestandardowych czynników epistemicznych. I ta teza, no, ludzie są zasadniczo równi co do powiedzmy potencjalności, tylko czasem nie mają możliwości indywidualnych zrealizowania, stała się czynnikiem epistemicznym, to znaczy powiedziano, coś musi być źle z tym badaniem. Szukamy błędu w tym badaniu. I rozumiem, że z pobudek z uwagi na pewne właśnie wartości. No, tak, na no teza czysto. Że teza, wszyscy jesteśmy równi w sensie właśnie. Stąd na przykład bardzo ciekawy wynik, jak pokazano, że dziewczynki są gorsze z natury swej, z matematyki, to powiedziano nie, musi być coś źle z samymi tymi eksperymentami. Tam na przykład wykryto, że treść zadań robi różnicę. No, ale to, ta teza, bo ona jest oczywiście bardzo kontrowersyjna i wiadomo, że niepoprawna i ona wywoływała takie reakcje, ale jest masa tez, które stawiamy w naukach różnych, społecznych też, których aż tak dokładnie nie sprawdzamy, no bo nie wzbudzają aż takich emocji. Zgoda, ale to chyba nic dziwnego, tak, bo tak, to tak. Życie się toczy i rozwija i są takie miejsca i momenty, że one wywołują społeczną dyskusję i to wszystko, że tak powiem, wysuwa się na plan pierwszy. Myśmy nigdy na ten temat no, nie myśleli. Ale, a teraz musimy, czy nam się to podoba, okay, no, czy nie. Ale dobrze, jak już są takie przykłady, to pójdźmy dalej. No to w takim razie, czy takiej tezy, że dziewczynki są mniej zdolne matematycznie od chłopców, albo na odwrót, cokolwiek tam, w drugą stronę, że chłopcy są mniej zdolni od dziewczynek w czymś tam, nie wiem, w inteligencji emocjonalnej, wypadają dużo gorzej. Czy to są tezy, których nie można stawiać? One są zabronione w ramach nauk? Nie można w ogóle takich badań prowadzić w takim razie? To trzeba znowu podzielić włos na czworo, czyli zapytać, co to znaczy nie można. Znaczy można było... Była, w związku właśnie z tymi badaniami nad rasą i inteligencją powiedziano, że czasem jest nierozsądnie prowadzić pewne badania, bo mogą wspierać na przykład rasizm, tak jak w tym przypadku.
To jest pytanie, na które jakoś tam etyka nauki odpowiada. Innymi słowy, jeżeli ja podejmę badania, to oprócz zebrania danych i całej tej reszty, powinnam też te badania opublikować. A idee mają konsekwencje, bo widzimy świat przez osiągnięcia nauki. W związku z tym to nie jest tak, że nie odpowiadam za to, co się dzieje w momencie, kiedy ja ogłaszam jakąś tezę. Bo to nauka ujawnia pewne rzeczy. W związku z tym, no właśnie, idee mają konsekwencje, tezy mają konsekwencje, więc wybór tematu badawczego jest wyborem moralnym. To nie jest tylko wybór epistemiczny. Zgadzam się, że to już na tym etapie właśnie wyboru tematu badawczego można podejmować pewne decyzje, znaczy podejmuje się pewne decyzje, nie można zbadać wszystkiego, mamy ograniczone zasoby czasowe, finansowe, no każde jedne, więc nie jest możliwe badanie wszystkiego i sam fakt, że decydujemy się prowadzić pewne badania, tak jak mówisz, może być motywowany pewnymi wartościami, jak najbardziej się zgadzam. No ale zaczynając takie badania, jeżeli ktoś uczciwie do nich podchodzi, no to no, nie może wiedzieć, jaki będzie wynik, no może zgadywać co najwyżej, no ale nie może wiedzieć. Ale chodzi mi o to, załóżmy, że no, już nieważne z jakiego powodu, ale ktoś jednak przeprowadził takie badania i tam coś mu wychodzi, cokolwiek, no jakiś tam wynik, ale wychodzi, że nie są równi ci ludzie, w jakim sensie się tam różnią, czy pod względem rasy, czy płci, czy czegokolwiek innego. Bo teraz powiedziałeś, że jak był taki wynik, to zaczęto kwestionować metodologię tych badań tak. I rzeczywiście coś tam się dokopano, że tam w tych zadaniach było źle stawiane pytania albo jakieś tam inne rzeczy. To czy to w ogóle jest do wyobrażenia, bo takie podważanie metodologii można praktycznie w nieskończoność ciągnąć. Czy mogłoby być tak, że badania były przeprowadzone już tak dobrze, że ta teza, no po prostu musimy ją zaakceptować, że ludzie się różnią pod względem rasy, że tacy są inteligentniejsi, a inni mniej inteligentni na przykład. I że to właśnie zależy od rasy, znaczy, że jest skorelowane z rasą, no powiedzmy. Ja nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili na pytanie, czy rzeczywiście taka jest możliwość. Znaczy, no ja też... Być może rzeczywiście jest tak, że nasze, nie wiem, przekonanie moralne w pewnym momencie może zostać podważone przez naukę. To w tej chwili jakby to pokazuje tę zależność. To znaczy, to nie jest tak, że mamy jakieś dwie odrębne, zupełnie nie mające z sobą nic do wspólnego, jakieś dwie dziedziny, tylko wręcz przeciwnie. To znaczy, tak jak, no właśnie, teza moralna, ludzie są równi, stała się niestandardowym czynnikiem epistemicznym, który pozwolił skrytykować, może się zdarzyć w drugą stronę, że teza naukowa być może tego nie przemyślała, więc proszę to traktować jako hipotezę, ale badania nad zwierzętami podważyły naszą tezę, że taką trochę kartezjańską, że to jest no, przedmiot taki... No maszyna taka, taka maszyna i nagle, mając te różne rzeczy, nie wiem, psychologię zwierząt i wszystkie inne, nie tylko zaczęliśmy przebudowywać, no nazwijmy to, metodologię nauk, na przykład potrzebujemy, żeby przeprowadzić wiwisekcję, nie wystarczy już teraz powiedzenie, że otrzymamy dane, prawda? No i musieliśmy jakby nasze przekonanie przeformułować, że to są, użyję tutaj tego sformułowania, które kiedyś było tytułem etosu, to są nasi bracia mniejsi. I te odkrycia jakby
wymusiły na nas zobaczenie czegoś więcej niż właśnie użytecznej maszyny. Tak, to byłoby w drugą. To też bardzo dobry przykład, w drugą stronę, że właśnie odkrycia pewne nauk, więc, i w tym sensie, że nie jest moralnie neutralna, bo już sama teza właśnie wpływa na jakąś naszą wrażliwość moralną. Tak, to w ten sposób można powiedzieć. Ja koncentrowałam się na tym, że tezy, że w momencie, kiedy podejmujemy decyzje badawcze w obrębie nauki, argumenty czasem przynajmniej, a może nawet zawsze, bo jeżeli ja powiem, nie wolno mi, nie wiem, rozłupać psa, przepraszam za radykalny przykład, ale chodzi mi o wydobycie pewnych intuicji, a wolno mi rozłupać kamień. Do eksperymentu. W obu przypadkach chodzi o zrobienie eksperymentu. No to pytam dlaczego? Ja mówię, jak to? Przecież kamień nic nie czuje, nie ma żadnej godności, która by ich chroniła. No a pies właśnie jest czującym i tak dalej. W obu przypadkach w jednym odmawiamy pewnej godności, w drugim przyznajemy pewną rodzaj godności. W obu przypadkach mamy do czynienia z tym samym rodzajem sądu, w którym występuje, mówiąc uczenie, predykat, godność. I w związku z tym no, prawdopodobnie one zawsze się pojawią w momencie tworzenia eksperymentów, interpretowania danych eksperymentów, a może nawet przy opublikowaniu wyników. Zapewne Państwo znają, to są tak zwane aging research, badania nad starzeniem się. Toczy się ogromna dyskusja, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy przedłużali życie, tak jak te wszystkie dyskusje wokół transhumanizmu, ale są naukowcy, którzy powiedzieli, nie jesteśmy gotowi. I zrezygnowali z tych badań. Podobno nawet zniszczyli swoje wyniki. W tym sensie powiedzieli, młody, zdolny, powiedział, nie opublikuję, bo nie jesteśmy moralnie i politycznie mówiąc, społecznie gotowi na taką możliwość. No to jest w ogóle też chyba częsty motyw różnego rodzaju twórczości, takiej popularnej w różnych filmach, serialach. Taki motyw też się często pojawia, że właśnie albo pewne tezy odkryte przez naukowca, sam naukowiec postanawia no, zniszczyć, że ludzkość nie jest na to jeszcze gotowa, albo technologię, bo mówiliśmy o tezach, ale to mutatyzm, właśnie jak to do technologii, techniki. No właśnie, znowu powtarza się, że ona jest neutralna. Od lat 80. ta teza jest wyraźnie kwestionowana. Ja pokażę te argumenty, ale znowu na przykładach. Najlepiej, najlepiej. Pierwszy taki argument, mówiąc bardzo ogólnie, technika tworzy nasz świat życia. I ten świat życia nie jest neutralny. Przykłady. Pierwsza rzecz, o którym się mówi, to to, że technika wyznacza nam pewną formę życia. Proszę się rozejrzeć. My tutaj w studio, Państwo u siebie. Macie coś tu naturalnego? Koło nas stoi kwiatek. Woda jest chyba naturalna. Z kranu? Przefiltrowana. Nie wiem, skąd jest. Jeśli z butelki przyfiltrowana. No, pewnie tak. No właśnie. Kwiatek, który koło nas stoi, posadzony w określonej doniczce, przycinany, naturalny. Nie chcę wprowadzać problemu rozdziału naturalne-sztuczne, ale wyznacza nam pewną formę życia. Jak się poruszamy, jak się transportuje, jak transport rozliczymy, jak czas liczymy i tak dalej. Ale nie tylko, bo technika zmienia nasze rozumienie pojęć. Proszę teraz pomyśleć
o takim pojęciu pozostać w kontakcie. Od czasu, jak mamy telefony komórkowe, fakt, że nie odbiorę telefonu, powoduje, że się ktoś denerwuje, prawda? Nie odebrał telefonu. Jak były tylko telefony stacjonarne, nie było problemu. Albo pojęcie dobrych badań medycznych. No jak nie użyję, nie wiem, rezonansu albo prześwietlenia nie zrobię, to mówią, nie starał się, były takie możliwości, a tu proszę. Pojęcie, jest ogromna dyskusja, na ile na przykład sieć przekształca nasze rozumienie przyjaźni. Kim jest przyjaciel? Ale idźmy dalej. To jest teza z lat 80. Powiedziane, artefakty uprawiają politykę. W jakim sensie? Otóż nie to, że ktoś do złych celów wykorzystuje, tylko sam artefakt zaczyna wpływać na strukturę władzy. Jednym z takich dobrze opisanych przykładów jest urządzenie do zbierania pomidorów. W Stanach Zjednoczonych wynaleziono, co się okazało, że urządzenie to jest opłacalne ekonomicznie tylko na wielkich połaciach pomidorów. A to znaczy, że ci, którzy byli właścicielami dużych połaci, na których mogli ziemi, na których mogli posadzić pomidory, mogli te pomidory sprzedawać taniej. No i wobec tego jakby zyskiwali na znaczeniu, to oni byli wybierani do jakichś przedstawicielstw hodowców pomidorów i tak dalej. Czyli inna zupełnie struktura. Co więcej, technika w samej swojej strukturze wciela pewne wartości. Bardzo dyskutowany przykład mostów na Long Island w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak, no ale tak. Mhm. Mosty były tak skonstruowane, że nie przejechał pod nimi miejski autobus, a to znaczy, że na piękne plaże dostawali się tylko ci, co by mieli samochody prywatne. Czyli cała, tak powiem, grupa ludzi była eliminowana, ale nie tylko. My mamy tę intuicję, kiedy mówimy na przykład, że pewna struktura budynku eliminuje no niepełnosprawnych na przykład. Albo w drugą stronę może właśnie pozytywnie zachęcać. Słuchałem niedawno przykład, chyba gdzieś w państwach skandynawskich to zrobili, że specjalnie wybudowano, czy tam umieszczono dwie instytucje w jednym budynku, dom starości i dom dziecka, ale w taki sposób, żeby jedni i drudzy się właśnie spotykali ze sobą i to była bardzo dobra interakcja. Te dzieci pomagały tym starszym, pomagały w cudzysłowie, ale ci starsi opiekując się trochę tymi dziećmi, czy tam spotykając się po prostu z nimi, jakoś tam trochę odżywali i te dzieci z kolei zyskiwały taką ciepłą opiekę. Ta idea... Ani jedna, ani druga strona nie była zmuszana do interakcji, tylko po prostu no, jakby naturalnie stworzono miejsce do tej interakcji. Jest stworzenie. To też pokazuje, że sama konstrukcja może wspierać lub jest nośnikiem pewnych wartości. I tak jak to na Long wartości. Island było negatywne pewnie? W pewnym sensie, tak tutaj powiedzmy pozytywnie, chociaż rozumiem. Tak, ale na przykład jeszcze jest inny aspekt techniki. Technika ułatwia pewne czynności i naturalną koleją rzeczy wykonujemy tych czynności więcej i przekształcamy pewne czynności. Proszę Państwa, jak ktoś się nie posługuje komputerem i to w miarę biegle, to albo ktoś musi wynająć kogoś, albo nie złoży podania do ambasady amerykańskiej o wizę typu J. Bo można złożyć tylko przez komputer. To znana dyskusja tego, co się nazywa po angielsku digital gap, a taki powiedzmy ten rozziew digitalny czy przepaść digitalna są różne. Wykluczenie cyfrowe też się mówi. Celowo nie użyłam terminu wykluczenie.
terminu wykluczenie, dlatego że termin wykluczenie obejmuje nie tylko to. Pandemia to świetnie pokazała. Bo nagle się okazało, że jeśli ja nie jestem właścicielem odpowiednio dobrego sprzętu, ja nie jestem w stanie pewnych rzeczy wykonać, które wykonać powinnam. Więc jak widać, ten postęp techniczny też ma swoje konsekwencje społeczne, ale nie tylko. Technika, oprócz tych, powiedzmy, tych wartości promowania lub wykluczania, także promuje pewne wartości w sposób pośredni. Mianowicie, jeśli my kupujemy pewne przedmioty, to wspieramy te wartości, które, mówiąc w skrócie, wyznaje producent. Obecna dyskusja nad zakupem gazu i Nord Stream doskonale to pokazuje. No to w ogóle przy okazji wojny wyszły. Wyszły pewne rzeczy, ale nie tylko. Jest także coś, co się nazywa nasyceniem ekspresyjnym. Po co ktoś kupuje czarne Porsche? Naprawdę nie da się użyć możliwości Porsche. Mhm. No ale to ja jestem właścicielem Porsche. To ja jestem ktoś. Pióra Watermana. Już one już nie służą do pisania. One są pewnym symbolem statusu, wagi z wydarzenia. A po co kupujemy najnowsze telefony? No właśnie, więc technika kreuje pewien świat, w którym my funkcjonujemy. I technika, w sensie na razie mówię o artefaktach, te artefakty, one transmitują wartości, one nam sygnalizują wartości, one ułatwiają realizację pewnych wartości. Jest zresztą, co więcej, sprawiają pokusy nie do odparcia. Jest bardzo znany artykuł pod tytułem „Jak technika zmusza dobrych ludzi do robienia złych rzeczy”. I ta dyskusja, przykład był z rybołówstwa. Kiedy mam firmę i ekologicznie jestem świadoma, używam tradycyjnych metod. No i jest trawler taki przemysłowy. Z tradycyjnymi metodami nie da się zniszczyć ryb, że tak powiem, w pewnym akwenie. Trawlerem oczywiście można. I teraz co? Ja mówię, to ja dalej będę łowić, tak? Nawet. I wtedy moja firma prawdopodobnie padnie, bo ja muszę sprzedawać bardzo drogo i muszę zatrudnić więcej ludzi i tak dalej. No to może się zdarzyć, że ta pokusa ochronienia firmy będzie taka, że kupię ten przemysłowy. Nie wspomnę o samochodach. Wszyscy wiemy, jak używanie samochodów wpływa, a mimo to sama jedna jadę samochodem, bo wygodniej. Więc technika kreuje świat, w który jest nośnikiem wartości, promuje pewne wartości albo niszczy pewne wartości. I my coraz bardziej jesteśmy tego świadomi. To nie jest neutralne narzędzie, które podlega naszej woli w sposób. Tak, i że dopiero czyny wykonywane przy pomocy tych narzędzi nie są dobre lub złe. Ale wprowadzimy komputer tak do biura i może się okazać, że podwyżkę dostanie nie ten, kto dłużej pracował, tylko ten, kto bieglej obsługuje komputer. Okej, no dobrze, więc skoro i teorie naukowe, wychodzi, nie są etycznie, moralnie obojętne, a już ta technologia chyba jeszcze bardziej, no to w takim razie na czym ma polegać odpowiedzialność twórców i tych teorii, i tych technologii, no czyli naukowców i no, tam inżynierów, powiedzmy, czy no, szerzej twórców technologii, przed kim powinni odpowiadać i jak ich w ogóle rozliczać, no bo wiemy, że i działalność naukowa, i ta technologiczna, znaczy w sensie tworzenia nowych technologii,
no to są działalności kolektywne. Tam to nie jest zwykle już dzisiaj tak, że jeden naukowiec wymyśli pewną teorię sam albo ktoś tam zmontuje jakieś urządzenie sam w domu. To się tak nie dzieje. To jest owoc pracy wielu rąk. No to teraz, które ręce są odpowiedzialne? Jak o tej, czy ta odpowiedzialność się wtedy nie rozmywa? Czy to nie jest takie, a tu tylko śrubkę dokręciłem, nie jestem odpowiedzialny za to? Znowu. Podzielimy trochę własna czworo. Mianowicie, termin odpowiedzialny ma co najmniej dwa takie wyraźne znaczenia. Pierwszy to jest taki, że ja jestem odpowiedzialna jako twórca pewnego działania. I czy ja uznaję tę odpowiedzialność, nie uznaję tej odpowiedzialności, to jestem odpowiedzialna. Ale jest drugi interesujący sens i jak sądzę, o to wchodzi w twoim pytaniu, to też znowu ogromna dyskusja nad odpowiedzialnością społeczną. Tak, tak, na przykład. Kiedy ja jestem odpowiedzialna za pewien byt, za pewne coś, co jest w świecie. Tu powołuję się na Hansa Jonasa, który to bardzo wyraźnie w swojej etyce odpowiedzialności podkreślał. I to jest jedna rzecz, czyli za co jest odpowiedzialny naukowiec, żeby w sensie za jakie byty odpowiedzialny jest naukowiec. No i ten inżynier. I ten inżynier, czy twórca, technologia. Twórca, powiedzmy twórca poznawczy i techniczny. Za co on jest odpowiedzialny? I tutaj się pojawiają jakby trzy oczywiste rzeczy. Pierwsze to za wytwór moich czynności. To znaczy, w pierwszym przypadku można mówić właściwie, że jestem odpowiedzialny za prawdę i za ten artefakt funkcjonujący w społeczeństwie, czyli za rezultat mojej profesjonalnej działalności. Ale odpowiedzialny jestem także za to, za, nazwijmy to, konsekwencje tego, co ja zrobiłam. Czyli za tych, którzy są, nazwijmy, beneficjentami i ofiarami, jeśli tak mogę powiedzieć, mojej działalności. W tym sensie mówimy, że jest ta odpowiedzialność za społeczeństwo. No i trzecia, sam powiedziałeś, to nie są działania indywidualne, w każdym razie rzadko, bo nie można powiedzieć zawsze, rzadko. W związku z tym jest coś takiego jak profesja. Wobec tego ja, tworząc te rzeczy w ramach profesji, jestem także odpowiedzialna za to, co nazywamy wspólnotą naukową czy wspólnotą inżynierską. Teza, której broni, bronię następującej tezy, mianowicie, że to są jakby trzy aspekty, ale to jest jedna odpowiedzialność. Spójrzmy. Wyobraźmy sobie, że sfałszuje wyniki. Sfałszuje wyniki. No, w związku z tym zagroziłam temu, co jest celem mojej działalności jako naukowiec. Jaka jest konsekwencja? Mianowicie taka, że ogłosiłam te wyniki. Inżynierowie inni zaczynają działać na podstawie mojej wyniki. No i pojawiają się fatalne konsekwencje, bo przez moment na fałszu można, że tak powiem, budować działania, ale po pewnym czasie wszystko trzaśnie. Gdzieś zacznie się sypać. A profesja? No, inni budują na podstawie moich wyników swoje eksperymenty. No to ich wyniki. Była słynna historia o archeologii japońskiej. Archeolog japoński starannie przez chyba 30 lat odkrywał to, co sam zakopał. Kiedy to odkryto, to
ktoś powiedział, trzeba będzie całą archeologię japońską przepisać na nowo, całą prehistorię Japonii przepisać na nowo. Ale to podważa także zaufanie społeczne do profesji, do profesji, że oni jakoś nie potrafią upilnować, nie można na nich polegać, to dlaczego mam dawać pieniądze? I zmniejsza się finansowanie. W związku z tym mój wydawałoby się indywidualne, no, niemoralne zachowanie zagraża zarówno społeczeństwu, jak i zagraża profesji. Używam słowa profesja, bo nie ma dobrego słowa, które by oddawało jednym słowem to, co chcemy powiedzieć o nauce i o twórczej technice, nie inżynierów, którzy replikują plan, tylko tych, którzy nowe technologie tworzą, te nowe wynalazki. Tworzą te nowe wynalazki, bo to jest i zawód, i jakość powołania. To jest coś więcej niż po prostu zawód, wykonanie swoich, że tak powiem, wyliczonych obowiązków w godzinach od 8 do 16. To coś więcej. Każdy, kto chociaż trochę jest twórczy, zna ten. Człowiek już idzie spać i nagle wpadł na pomysł. Wyłazi z niechęcią z łóżka i pomysł zapisuje. On nie przestaje być. Nie przestaje być naukowcem. Gdzie się objawia ta odpowiedzialność? Na przykład w tym, że do etyki badań naukowych i do etyki, no, techniki, mówiąc ogólnie, ale także do etyki inżynierskiej włączona jest analiza konsekwencji wprowadzenia na rynek czy tej idei, czy tego produktu. I w przypadku nauki bardziej się koncentrujemy na, powiedzmy, etyce nauki, ale w przypadku tego odkrycia, że technika jest nasycona wartościami, że ona jest nośnikiem, promotorem pewnych wartości albo zagraża pewnym wartościom, próbujemy sobie dać radę z tym, jakąś odpowiedź znaleźć na to odkrycie. No i są takie. Jest na przykład ruch, który się nazywa technology assessment. Ocena techniki. I tam się próbuje analizować, jakie wartości są włączone w daną technikę, jakie będą społeczne konsekwencje tego, jakie wartości mogą zostać zagrożone przez powszechne wykorzystanie pewnej techniki. Ale jest także to, co się nazywa value sensitive design, czyli no, projektowanie wrażliwe na wartości. I to jest też ciekawe, bo to jest wszystko, to są projekty interdyscyplinarne. Znaczy sam inżynier nie wystarczy i sam filozof nie wystarczy, i sam psycholog, i sam socjolog, antropolog kulturowy i nie wystarczą. To musi być, no, rzetelna kooperacja, bo na przykład przy value sensitive design tam są trzy takie aspekty. Po pierwsze to są, nazwijmy to, badania takie, no, typu pojęciowego. Jacy są interesariusze tego mojego projektu? Jakie wartości mogą być tam zaangażowane? Jakie są możliwe konflikty wartości i tak dalej? Są badania empiryczne. Co interesariusze myślą? Jakie mają obawy i oczekiwania? Patrz, dyskusje wokół 5G. A teraz już nawet 6G. Także empirycznie zrozumieć to społeczeństwo, gdzie to ma funkcjonować. No i wreszcie te badania inżynierskie. Jakie są możliwe alternatywne rozwiązania, jakie są alternatywne projekty
które by jakoś ograniczyły te zastrzeżenia. Albo jak te wartości właśnie tam zrealizować. Albo jak zrealizować. Dobrym przykładem, żeby to było jasne, żeby nie umknęło nam tego właśnie value sensitive design, są chociażby właśnie te mosty na Long Island, czy ten dom starości i dziecka, o którym wspominałem, no bo tam jest realizowana jakaś wartość. No taka wartość właśnie, żeby na plażę nie dojechali ci, co nie chcemy, żeby dojechali. Przy czym jak to zrobić? Nie będziemy. Przy czym ten value sensitive design to jest pewien ruch. Tak, to tak, znaczy, tak. To jest, że tak powiem, nabywanie świadomości w odpowiedzi na zobaczenie owego nasycenia techniki. Tylko to jest dobry przykład, często podawany w ramach tego value sensitive design, jako taki bardzo dobry przykład. Ja wolę 5G. Tu są te dyskusje wokół tego, gdzie postawić te wieże, na ile, powiedzmy, używanie telefonów komórkowych powoduje coś z nami, czy zabraniać dzieciom, a może jakiś inny, ten musi być inny projekt, żeby pewne rzeczy się nie pojawiały. Ale nie tylko, bo jest na przykład coś, co ten ruch trochę przycichł, ale to był ruch pod tytułem Appropriate Technology, właściwa technologia. Kiedy dyskutowano, że powiedzmy, nie wiem, nawóz na pola, trochę inaczej powinien być konstruowany. Jeżeli on idzie, nie wiem, do jakiejś wioski w buszu afrykańskim, a inaczej, kiedy na wielkie farmy amerykańskie. Ten ruch trochę przycichł, ale nie wiem, czy nie odżyje. Więc to przekonanie, że i nauka, i technika, one są nasycone wartościami, to stanowi intelektualne wyzwanie. W podwójnym sensie. Z jednej strony, że w ogóle trzeba się tym zająć i w tym sensie filozofowie niejako zostali zmuszeni do zajęcia się tym. A po drugie, to jest wyzwanie pod tytułem, co to znaczy interdyscyplinarność, a naprawdę transdyscyplinarność. Bo to nie są tylko badania w ramach dyscyplin, ale no, wzywamy innych. Proszę spojrzeć na naukę obywatelską. Próbujemy sobie poradzić z tymi odkryciami, które mamy. Jeszcze jedno z tych etycznych wartości, tylko pytanie, bo pojawiało się to słowo profesja. Czy w takim razie możemy mówić o różnych etykach zawodowych, w sensie, że jest etyka naukowca, a może nawet jeszcze szczegółowiej naukowca biologa, bo biologa i ona jest inna niż naukowca chemika. I tu muszę cię przeprosić, bo jak cię przedstawiałem i się w piersi uderzyć, to pamiętałem i obiecałem sobie przedstawić cię jeszcze, że jesteś też nie tylko filozofką, ale i chemiczką. Więc właśnie, czy To za dużo powiedziane. Magistrem chemii, mam dyplom, więc przepraszam. Czas potrafię odczytać. No więc właśnie, różne... czy chemicy mają jakąś inną etykę zawodową niż biologowie, fizycy, czy tam jeszcze, nie wiem, historycy, a już nie mówiąc o inżynierach, czy to jest po prostu jedna etyka, a to jest tylko szczegółowe, znaczy aplikacja ogólnych jednak praw, starych zasad do może nowych sytuacji, ale tylko aplikacja. Czy to są inne etyki? Nie, one nie mogą być inne, one nie mogą być innymi etykami w żadnym radykalnym sensie. W dodatku znowu musimy podzielić włos na czworo, na trzy tym razem. Mianowicie, bo jak my pytamy o etykę nauki czy etykę techniki, to też nie bardzo jeszcze jest wiadomo do końca. Są różne poglądy. Czy my mamy do czynienia jedynie to, że no, mamy etykę ogólnoludzką, jeśli w ogóle coś takiego istnieje, ale powiedzmy, że mamy etykę ogólnoludzką, no i to jest tylko takie zwerbalizowanie etyki ogólnoludzkiej. A ktoś mówi, o nie, nie, to jest etyka stosowana.
Czyli ja mam te pewne ogólne zasady, ale aplikacja tych zasad jest absolutnie twórcza. Znaczy, to nie jest tak, ja mówię, nie kradnij. A czy można ukraść coś, co nie istnieje? No bo jeżeli ja sobie przesuwam na swoje konto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 i tak dalej, 1 grosza, to ten ktoś nic nie traci. Ale jakoś ukradłem, więc w momencie, kiedy my zaczynamy pytać o takie rzeczy, okazuje się, że to zastosowanie nie kradnij do sfery komputerowej no, czyni trudności. Nie bardzo rozumiemy, co to znaczy, że ja ukradłem coś, czego ukraść nie mógłbym, gdyby nie istniały komputery. No bo nie istnieje taka moneta, powiedzmy, żeby ukraść. A jeszcze inni mówią to, co sformułowałeś, że tak naprawdę to są po prostu etyki pewnego zawodu, które zajmują się tymi oto konkretnymi rzeczami, tylko próbując dać rozsądne wskazówki, jak się ktoś ma zachować. Co więcej, toczy się dyskusja, czy te etyki w ogóle są nam potrzebne. Czy to nie jest tak, że na etyki został zwalony ciężar refleksji. Ja sprawdzam, jak nie ma w kodeksie, znaczy mogę. To jest jakby świeże rzeczy. Straciliśmy pewność, która nam się jeszcze do niedawna wydawała oczywista. Czyli tu byłaby taka idea, że takie spisywanie ścisłe kodeksu etyki zawodowej jakiegoś tam naukowca czy inżyniera może być o tyle szkodliwe właśnie, tak, że zwalnia trochę ludzi z myślenia. Jak będą w niestandardowej, powiedzmy, sytuacji, patrzą do kodeksu, nie ma tam takiej zmianki, a więc hulaj dusza, piekła nie ma, mogę robić właśnie. Co gorsza, tym razem przywołam Filipa Petita, który wcale nie jest etykiem nauki, ale refleksja jego warta jest uwagi, jak sądzę. Mówi, nas to może sparaliżować. Mówi, skąd to się wzięły te wszystkie pomysły kodeksu? Ano, mówiąc w skrócie, z niemoralnych zachowań, czy z sytuacji takich konfliktowych. No, ale ludzie zawsze potrafią obejść. W związku z tym trzeba zmodyfikować, bo znowu się pojawiła nowa sytuacja, a potem się pojawiła jeszcze nowa sytuacja. I my rozszerzamy i rozszerzamy i rozszerzamy i na końcu ktoś może powiedzieć, to ja się wynoszę, nie wiem, do Afryki z tymi moimi badaniami. Na to oczywiście pojawia się problem, czy wolno mi to zrobić jako naukowcowi, jeśli tam nie ma tych ograniczeń. A tu są. Więc otwieramy już zupełnie nowy obszar rozważań. To znaczy pytanie o rolę kodeksów, etyki, jak dalece, czym one są. Nie wspomnę o tym, kto ma je tworzyć. Bo to znowu jest kolejny problem, bo czasem mówią, że jeśli odda się to w ręce naukowców, no to tak naprawdę będzie oddanie w ręce tych, których mamy regulować, więc to nie będzie wiarygodne i miarodajne. Okej, dziękuję bardzo. I jeszcze tylko pytanie, czy są sankcje? Tak, to właśnie na ile to jest kodeks, a na ile to już są przepisy takie prawne. Właśnie. Obłożone właśnie sankcjami po prostu. Obłożone sankcjami. To jest kolejna rzecz, bo to jest pytanie, przed kim my właściwie odpowiadamy. Tak. Kto będzie to egzekwował? No tak, tak, to wiemy. Otwieramy kolejny potężny. Ale to zostawmy właśnie już, ponieważ nam czas dobiega powoli do końca, a nic nie powiedzieliśmy jeszcze o tych pozostałych wartościach, więc chociaż trochę może o epistemicznych spróbujmy.
Więc no, wspominałaś już nazwę tej wartości, czyli prawda, że prawda. No i to jest często stawiane jako cel, przynajmniej badań naukowych, no nie techniki, prawda, ale badań naukowych właśnie prawda. No i teraz, czy rzeczywiście to jest główny cel i czy to w ogóle powinien być główny cel naukowca, takie bezkompromisowe dążenie do prawdy, czy być może powinno bywać jakoś ograniczone? I z drugiej strony, czy technika, ponieważ my cały czas o tym sprzężeniu mówimy, też może jakoś ta prawda może być gdzieś tam w tle techniki, czy jako skutek rozwoju techniki. Znowu otwieramy ogromny tak, obszar. Wiem. Punkt pierwszy to jest teza. Tak, prawda i to rozumiana, bardzo prosto, mówić tak jak jest i nie mówić tak jak nie jest, że to jest definicyjne dla nauki. Jeśli ja nie szukam prawdy, to po prostu robię coś innego, a nie uprawiam naukę. Czy to jest wartość epistemiczna? To zależy, jak szeroko zdefiniujemy. Jeśli przez wartości epistemiczne mamy na myśli własności, które powinna posiadać teoria naukowa, no to te wartości epistemiczne, one są, teraz już po prostu, że tak powiem, przedstawiam własne tezy, one są raczej wskaźnikami prawdziwości. Przy czym prawdopodobnie miał rację, czy ma rację Larry Loudon, Heather Douglas i paru innych, którzy uważają, że to, co my hurtem nazywamy wartości epistemiczne, należy podzielić na co najmniej dwie kategorie. Jedno oni to nazywali czasem cnoty epistemiczne, czy coś takiego. To są takie, które są dobrymi wskaźnikami w sensie negatywnym, że to prawdopodobnie będzie, nadaje się na element wiedzy naukowej. Dam przykład niesprzeczności, jest traktowana jako jedna z właśnie z wartości epistemicznych. To dlaczego w sensie negatywnym? Dlatego, że ja sama niesprzeczność nic mi nie powie, ale jeśli sprawdzę sprzeczność, mówię, w takim kształcie, jak ona nie może jest, być nie, może, nie, może... nie może być elementem wiedzy, coś musimy, tak coś musimy poprawić. Jak zapytam dlaczego, prawdopodobnie pójdę w metafizykę, bo powiem, że świat jest niesprzeczny, więc jeżeli byśmy powiedzieli, że ta teoria jest sprzeczna, to ona nie może mówić, jak świat wygląda. Ale są na przykład, ale są też takie wartości, i oni to tak właśnie nazywali, czy wartości poznawcze, na przykład ogólność, że pewna teoria jest ogólna, obejmuje więcej obszarów rzeczywistości. Samo z siebie to nie świadczy o prawdziwości. Ale co robi? Umożliwia lepsze testowanie. I wtedy, że mówią, ja podzielam to stanowisko, że to, co my nazywamy wartościami epistemicznymi, że to nie jest jednorodna kategoria, jeśli chodzi o rolę, którą te wartości w nauce pełnią. No okej, okay, ale dobrze, powiedziałeś, że definicyjnie prawda rzeczywiście jest celem nauki. Ale rozmawialiśmy też wcześniej, że czasami wartości wyznaczają ten przedmiot nauki, że podejmujemy pewne badania z uwagi na pewne wartości, albo właśnie nie podejmujemy pewnych badań w ogóle z uwagi na wartości. Więc w pewnym sensie jakby porzucamy ten ideał prawdziwości. Znaczy, owszem, tam gdzie już prowadzę badania, to tam chcę dążyć do nauki, ale wiem, że są pewne rejony, w których lepiej może nie poznać tej prawdy i w ogóle nie podejmuję badań. To jest inne pytanie. To jest pytanie o to, czy fakt, że odkryję prawdę, jest wystarczającym uzasadnieniem do podjęcia badań. Aha. Okay. To jest inne zupełnie pytanie. Czasem jest tak, przynajmniej w życiu codziennym, jeśli tak mogę powiedzieć, że mówimy nie,
tego nie powinniśmy ujawnić, bo na przykład człowiek nie jest gotów na tę prawdę. Ale Nicholas Rescher, wybitny filozof nauki, on twierdzi, że istnieje wiedza zakazana w tym sensie, że być może jako ludzkość pewnych rzeczy byśmy nie znieśli, a przynajmniej nie znieśli w określonym momencie. Czyli jednak jakieś ograniczenia do takiego bezkompromisowego dążenia do prawdy są. Ale to są dwa różne pytania. Pierwsze jest takie, jeżeli ja podejmuję badanie naukowe, czego ja szukam? Twierdzenia. No tak. Na samym końcu, po tych wszystkich eksperymentach, ja wygłaszam jakieś twierdzenie i to twierdzenie ma powiedzieć, jaki świat jest i nie powiedzieć, jaki świat nie jest. Co do przedmiotu i aspektu, bo przecież zajmujemy się przedmiotem, a w tym przedmiocie wyznaczamy pewien aspekt, którym się aktualnie zajmujemy. Natomiast pytanie, czy podejmować te badania, to jest inne pytanie. I tu no, dyskusja trwa, że czasem być może na przykład nie jesteśmy gotowi jako społeczeństwo na tego typu możliwości, które nowa wiedza stworzy. Dokładnie o tym chodzi, czyli właśnie pewne wartości. No nawet pragmatyczne, no chociażby właśnie ze względu na to, że nie jesteśmy gotowi i to mogłoby nam zagrozić na przykład naszemu istnieniu, gdybyśmy wytworzyli jakąś, to wytworzyliśmy broń, która mogłaby nas zniszczyć. No, ale Sinsheimer, kolejny filozof nauki, on na przykład podaje przykład poszukiwania pozaziemskich cywilizacji, że powinniśmy tu być bardzo ostrożnie. No, bo sztuczna inteligencja też dzisiaj temat. Oczywiście, nawet tego nie ruszyliśmy. Więc wtedy pewne wartości pragmatyczne no, ograniczają te epistemiczne również w tym sensie, że prawda nie jest taką wartością jednak absolutną. W niektórych wypadkach no, nie chcemy poznać nawet tej prawdy. Tak i tu z konieczności wprowadzę odróżnienie, które dyskutował dość mocno w różnych artykułach ksiądz profesor Tadeusz Styczeń. To jest etyk. Ogólny. Raz, może dwa napisał teksty z, powiedzmy, z etyki nauki. On mówi, trzeba odróżnić dobro człowieka, prawdę, która jest dobrem dla człowieka i dobro człowieka. Więc my patrzymy na podejmowane działania, na podejmowane badania przez pryzmat tego pytania. Czy to będzie dobre dla człowieka? Okay. A to pytanie nieczęsto się pojawia. Dopiero w takich właśnie spektakularnych sytuacjach, jak to, że badania nad rasą i inteligencją, czy dziewczynki gorsze z matematyki, to wtedy pyta. No, czy dobrze jest pytać? Ale chyba rośnie świadomość trochę. Te hasła właśnie społecznej odpowiedzialności, no, mówi się najczęściej tam o biznesie czy innej działalności, ale społeczna odpowiedzialność nauki, właśnie techniki, chyba coraz częściej się przebija do świadomości szerszej. Tak, od czasu jak uznaliśmy, że zadanie pytania o konsekwencje, co się stanie w społeczeństwie, jakie możliwości się otworzą i czy to są dobre dla człowieka możliwości, to zostało włączone w obszar refleksji, etyki nauki, a nie oddelegowane. My tylko swoje robimy, tu badamy, a inni się tym zajmują. Nie, to jest element odpowiedzialności nauki i etyki nauki. Okay. Myślę, że to jest dobre miejsce, żeby wylądować. Powiem tylko Państwu, że wspomniany profesor, ksiądz profesor Tadeusz Styczeń był poprzednikiem pani profesor na stanowisku dyrektora Instytutu. No, twórcą nie, był. Twórcą on był. Właśnie. Twórcą w ogóle Instytutu Jana Pawła. Instytut Jana Pawła będzie obchodził 40-lecie, czy obchodzi w tym roku 40-lecie, 1982. Także to dobrze, że mieliśmy okazję wspomnieć księdza profesora na koniec. No i teraz oddalibyśmy głos Państwu.
Państwu, nie wiem, czy... To jak nie ma pytań, to ja zadam jednak jeszcze jedno pytanie. Dopytam. A propos tych wartości epistemicznych, to może mniej poważne, ale na koniec możemy trochę może zejść z tonu. Widziałem jakiś czas temu, natknąłem się na tekst i później jeszcze sprawdzałem, że on wywołał pewną nawet odpowiedź, już tam jest trochę cytowany. Ja nie pamiętam w tej chwili, ale znowu, jakby trzeba było, to go wykopię. Chyba w analizie albo gdzieś, już nie pamiętam. Teza była taka, a propos właśnie tego publikowania bardziej nawet niż dowodzenia. Czy można publikować artykuł, w którym broni się tezy, przedstawia się jakieś argumenty na rzecz tezy, w którą się nie wierzy? To dotyczyło przede wszystkim akurat filozofii, no ale myślę, że można to też przełożyć w ogóle na działalność naukową. Czy to byłoby coś dziwnego, że ja publikuję artykuł, w którym bronię tezy, w którą sam nie wierzę? Myślę, że to jest sytuacja nietypowa w tym sensie, że to, jeśli można użyć takiego powiedzenia, szczerość poznawcza. To znaczy, że jeśli ja wygłaszam tezę i bronię, to znaczy, że ja stoję za tą tezą. Ale mogę sobie wyobrazić, że ja się mocuję z pewną tezą i argumenty na rzecz tej tezy. I ja wtedy mówię, coś jest nie tak, a nie mogę znaleźć argumentów na rzecz, które by mi pozwoliły odrzucić tę tezę, no to mówię, wrzućmy do dyskusji. No na przykład właśnie. Właśnie. W związku z tym ja tu nie potępiałabym kogokolwiek, że mówię, ja co prawda nie wierzę, ale zróbmy wokół tej tezy dyskusji, bo ja sama nie potrafię jej obalić. Pomóżcie. Natomiast jeśli uda się, to chyba mam dogmatyczny umysł. I próbują wszyscy, a ja i tak nie wierzę. Wtedy troszkę niepoważnie wygląda moja dyskusja. To znaczy w tym momencie trochę jest to nauka czy filozofia traktowana jako gra dżentelmenów. A to już chyba niedobrze dla samej filozofii. Tak bym na to odpowiedziała. Okay. Kalinowski też przecież, nasz Jerzy Kalinowski, on radykalnie powiedział kiedyś, że jeżeli filozof wierzący sformułuje tezę ateistyczną i zrobi wszystko, co może, żeby obalić, to musi iść za swoją tezą. Co nie jest tak, że ja odkryję, uargumentuję, a potem mówię, na nic. W tym momencie. Tu chodzi o wierzenie oczywiście w tym sensie szerokim angielskiego belief, że to niekoniecznie religijnym. Ja akceptuję pewną. Znaczy, no nie jestem tezę. Przekonany do tezy. Wręcz przeciwnie, mogę mieć nawet poważne wątpliwości, czy to jest prawdziwa teza, no ale muszę coś opublikować. Widzę argumenty na rzecz tej tezy, więc publikuję. Tu wracamy do bardzo poważnego problemu, mianowicie publish or perish. Bo może być tak, że ja nie wierzę w tę tezę, ale wiem, że akurat dyskusje na ten temat są na topie. Na przykład. To jest akurat politycznie poprawne, wszyscy to publikują, a nawet opublikują mi dlatego, że ze strachu, że ich mogę oskarżyć. No, znaczy, ale że, prawda. Tak, tak już nawet nie wyciągać aż takich strasznych armat. Nie, to nie są armaty, tylko pytanie o tym, czy naukowiec, który nie wierzy w to, co publikuje, to nie wierzy, w sensie nie akceptuje tego, na co ma. Po pierwsze, czy wykonał wszystko, co mógł, a jeżeli on to zrobił, to mówi, wobec tego wystawiam tę tezę na
krytykę. Tak, tak. Znaczy, ostatecznie nie muszę wcale pisać, że a ja w nią nie wierzę. Tak, nie, chociaż oczywiście. Na dyskusji, na konferencji to wylezie. A... Nie, no oczywiście, znaczy, ale to jest raczej tak, że właśnie, no, tak jak mówisz, jest na przykład jakiś chodliwy temat. Wiadomo, że ten temat jest dzisiaj na topie, chętnie na ten temat publikują. Ja nawet nie mam wyrobionego zdania na ten temat, bo to jest powiedzmy jakiś nowy temat, ale zauważyłem argument na rzecz tej tezy akurat, a nie tam przeciwny, więc publikuję. Nie zgłaszałabym tu żadnych uwag. Żadnych zastrzeżeń z tego powodu. W każdym razie... A jakbym była Maxem Weberem, to bym jeszcze powiedziała to bardzo dobrze, bo to Max Weber mówił, że ostatecznie anarchista może być lepszym prawoznawcą, bo jak to nie wierzy, to będzie lepiej szukał dziur w całej teorii, więc... Także tak, również sposób. Takie dyskusje są i to się publikuje, na ten temat właśnie jest trochę. Ciekawe swoją drogą, czy autorka, nie pamiętam tego tekstu, sama wierzy w tą tezę, którą tutaj broniła w tym tekście. Dobrze, proszę Państwa, dziękujemy w takim razie Państwu serdecznie. Agnieszko, dziękuję Ci serdecznie za przybycie. Dziękuję za okazję wygłoszenia, bo to zawsze porządkuje myśl. A jeśli ktoś z Państwa uważa, że mówiłam niejasno, proszę do mnie napisać z tym narzekaniem. Dziękujemy bardzo. Proszę nas śledzić. Będą kolejne spotkania jeszcze we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, będzie kolejne spotkanie z serii Filozof na kanapie. Także dziękuję bardzo. Życzymy Państwu udanego wieczoru i weekendu. Dobrego filozofowania. Dobrego filozofowania. Dziękujemy bardzo. Dzielenia włosa na czworo. Na pięć. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.